Czy nielogiczne rzeczy w aktualizacji The Cayo Perico Heist Część druga Numer jeden Robiąc świat wyspy możemy napotkać się na różne rzeczy Tak jak na przykład stroje ochrony, czy grappling hookie, Ale czy zastanawialiście się kiedyś Po co na przykład w tym miejscu znajduje się strój ochrony? Ludzie przecież tu nikogo nie ma Numer dwa Jeżeli wtargniemy na teren rezydencji El Rubio To będziemy mogli znaleźć dwie klatki Z czego w jednej będzie English Dave English Dave Lecz nie chodzi tu o sam pobyt Dave'a, a o to, że chcąc go zabić, nie damy rady tego zrobić, ponieważ amunicja będzie przez niego po prostu przenikać. A dodam, że ani różnorodne bomby, ani mołotów również nic mu nie zrobią. Numer 3. Jeżeli podczas napadu, dla przykładu, będziemy następująco ubrani, okradniemy El Rubio i uciekniemy, to kolejnym razem, gdy przylecimy w tym samym celu ubraniu, fryzurze, twarzy, tym samym samolotem, to ochroniarze jakby nigdy nic nas przypuszczą bez wszelakich podejrzeń.